Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla oficerskie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1019. Pierwsze czytanie. Referuje pani Elżbieta Koterba. Bardzo proszę. Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Osiedle Oficerskie obejmuje 71,15 hektara. Jest on opracowywany w Biurze Planowania Przestrzennego przez panią projektant, panią Ewę Sośnicką, pod jej kierunkiem, która jest obecna na sali. Obszar sporządzonego planu obejmuje międzywojenne osiedle zabudowy mieszkaniowej, która posiada zdefiniowany wyraz przestrzenny. Zabudowa ta powstała w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, aż do II wojny światowej, stanowią największą inwestycję handlową w okresie międzywojennym w Krakowie. Przykład tej pięknej zabudowy Państwo zapewne znacie, ponieważ przez wiele późniejszych lat stanowiła wzór dla architektów, w jaki sposób należy budować wille miejskie. Zabudowa zachowała w znacznej mierze historyczny charakter i objęta jest ochroną konserwatorską. W 50% obiektów wpisanych do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków. Jest to obszar o wyjątkowym charakterze, dlatego też tak naprawdę plan jest ochronny. Powstał po to, aby przeciwdziałać przekształceniom, jakie odbywają się na tym terenie, ponieważ wkracza tam zabudowa wielorodzinna o gabarytach znacznie przekraczających istniejącą zabudowę historyczną willową. Dlatego też Rada Miasta postanowiła przystąpić do sporządzenia obszaru osiedle oficerskie uchwałą w dniu 3 marca 2010 roku. Plan przeszedł całą procedurę planistyczną. Odbyły się dwa wyłożenia. Podczas pierwszego wyłożenia, które odbyło się pomiędzy 20 lutym 2012 a 19 marca, zgłoszono 37 uwag. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Panie Przewodniczący, bo świnka czeka. Z czego nie uwzględniono 9, częściowo uwzględniono 13 i uwzględniono całkowicie 15. Natomiast podczas drugiego wyłożenia tej wymaganej części projektu planu, które również odbyło się w lipcu, pomiędzy 16 lipca i 13 sierpnia ubiegłego roku zgłoszono 6 uwag, z czego wszystkie zostały nieuwzględnione, co oznacza, że plan przeszedł całą procedurę planistyczną i jest projekt planu przygotowany do uchwalenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja pytania, na które odpowiedzi nie uzyskałem, na koniec chciałbym powtórzyć. Po pierwsze, dotyczące wskaźnika parkingowego. Podjęliśmy uchwałę o wskaźniku parkingowym, takim, a nie innym, który ma przełożenie do planu państwowego, czyli wskaźnik 1,2. Ten plan jest wyższy i pytanie moje jest takie, co się dzieje, bo w części budynków istnieje możliwość zabudowy. Nie jest to również uregulowane. Co się dzieje w sytuacji, kiedy budynek jest nadbudowywany, powstają nowe mieszkania, a nie ma gdzie realizować usług postojowych. Tym bardziej część budynków jest wpisana do ewidencji jako budynek z ogrodem. Czyli to jest jakby całe założenie zmiany. I drugie pytanie, czy rogu Moniuszki Grubackiej na podstawie dzisiejszych parametrów może powstać sklep w ramach zapisów do 2000 metrów powierzchni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Marzena Kania. Potem Pan Włodzimierz Piekarz. Dziękuję. Rezygnuję. Bardzo proszę, Pan Włodzimierz Piekarz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydent. Ja mam pytanie dotyczące pisma, które do mnie wpłynęło w sprawie miejscowego planu na posiedzeniu poselskim. I sprawa dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Zaleskiego 1, łamane przez Prażmowskiego 7. I z opisu wynika sytuacja następująca. Został złożony wniosek dotyczący tego terenu, wniosek do planu miejscowego. Na podstawie tego wniosku nie nastąpiła zmiana zgodna z tym wnioskiem, czyli wniosek został jakby odrzucony. Czyli na wyłożeniu była sytuacja, gdzie obiekt nie miał możliwości nadbudowy. Natomiast po złożeniu uwaga została uwzględniona i w związku z tym jest praktycznie możliwość nadbudowy. To jest to obiekt ewidencji zabytków. Natomiast jeszcze po drodze, no szkoda, że nie widzę tutaj konserwatora miejskiego, po drodze jeszcze miała taka sytuacja, że został wydany dokument przez pana konserwatora po terminie, który był oczywiście negatywny. Natomiast konsekwencja tego wydania dokumentu po terminie powodowała, że opinia stała się pozytywna. Po interwencji DSKO konserwator ponownie wydał opinię, która z kolei już była opinią blokującą nadbudowę, tylko wyrażała pod jakimiś tam warunkami możliwość nadbudowy. No tyle ja znam z informacji na ten temat. Prosiłem dla mnie skorygowanie tych informacji albo wyjaśnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Widzę, bardzo proszę o zabranie głosu pan Tomasz Murek. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałem prosić o nieuchwalenie tego planu w obecnej formie, ponieważ w planie tym właśnie znajduje się jeden zapis w paragrafie 41 ust. 4 punkt 1, który stanowi zaprzeczenie idei tworzonego miejscowego planu jako planu o charakterze ochronnym, którego celem jest zachowanie wartości kulturowej i ochrona historycznego układu urbanistycznego osiedla. Chodzi właśnie o budynek przy ulicy Zaleskiego 1, Prażmowskiego 7. W przypadku tego planu zostało dopuszczonych łącznie na 300 niemal budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków zostało dopuszczona na budowę w stosunku do 6 budynków, przy czym co do wszystkich można znaleźć merytoryczne uzasadnienie poza tym jednym budynkiem. 5 budynków są to budynki albo bliźniacze, albo kamienica, czyli ciąg kamienic i w środku jest niższa kamienica i to spowoduje wyrównanie jak gdyby dziury. Natomiast w przypadku bliźniaczych budynków jest to po prostu wyrównanie już istniejącego poziomu. Natomiast w przypadku tego budynku jest stworzona całkowicie nowa wysokość. Budynek ten stanowi skończoną historyczną całość i jest budynkiem wolno stojącym. Ponadto nie można kompletnie znaleźć żadnego uzasadnienia poza opinią miejskiego konserwatora zabytków pozytywną. Ponadto przykładowo w przypadku budynku przy ulicy Kieleckiej również inwestor wnosił, który też jest budynkiem wolno stojącym. Inwestor wnosił o nadbudowę takiego budynku i tutaj oczywiście konserwator nie zgodził się na jakąkolwiek nadbudowę. Chciałbym Państwu jeszcze... budynek oczywiście jest położony na ulicy Prażmowskiego, która, jak czytamy w planie, jest osią kompozycyjną i widokową osiedla. Naprawdę trudno znaleźć uzasadnienie dla tej nadbudowy. I może jeszcze Państwu przytoczę, ponieważ ja już walczę z tą nadbudową od jakiegoś czasu i właśnie
konserwator zabytków miał możliwość wydania opinii dotyczącej tego budynku w trakcie procedury wydawania decyzji WZ i wydał dwie właśnie przyczące sobie opinie. I tak, pierwszą opinię odmówił uzgodnienia projektu decyzji i ja tu zacytuję. Przedmiotowy budynek został wybudowany około 1935 roku. To charakterystyczne dla osiedla oficerskiego i okresu międzywojnia kryta danym kontraktowym winna z ogrodem figurująca w gminnej ewidencji zabytków i podlegająca ochronie konserwatorskiej. Usytuowana jest w eksponowanym miejscu w narożniku ulicy Beliny Krasowskiego i Zaleskiego. Powtarza ona styl i architekturę okolicznych budynków. Jest obiektem nieprzekształconym, charakterystycznym dla osiedla oficerskiego, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako zespół urbanistyczny, obejmującą przedmiotową inwestycję. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku do gabarytów określonych w projekcie decyzji WZ jest niedopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego. Spowoduje całkowite zatracenie jego pierwotnego wyglądu, niekorzystnie przekształci elewacją i sylwetem budynku. Ponadto tutaj jeszcze oddział wytycznych konserwatorskich do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Oficerskie sporządzonego zgodnie z uchwałą wytypował budynek narożny przy ulicy Beliny Krasowskiego 7 do objęcia ochroną konserwatorską. Zakres projektu warunków jest niedopuszczalny. To oczywiście ta decyzja została wydana po ustawowym terminie 14 dni, co czyniło ją nieważną. Rok później konserwator zgodził się na nadbudowę tego budynku. Ja złożyłem już doniesienie na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na miejsce konserwatora zabytków. Myślę, że to tyle. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, może zacznę od końca odpowiadać na pytania. Mianowicie kwestia, którą Pan poruszał dotycząca tej indywidualnej sprawy, nie ma wpływu na ustalenia całości planu. Nie możemy posługując się tym przykładem, doprowadzać do nieuchwalenia planu, bo plan, jak powiedziałam na wstępie, właśnie ma wartość i przede wszystkim ma chronić ten obszar przed dalszymi nadbudowami, rozbudowami niewłaściwymi. Co to znaczy niewłaściwymi? Atakowymi, na które nie ma zgody przede wszystkim konserwatora, bo plan konserwator zabytków miejskich opracował wszystkie wytyczne. Jeśli Pan uważa, że są tam rzeczy jakieś niewłaściwe, to oczywiście tak jak postąpił, są na to organy właściwe do sprawdzenia tej sytuacji. My po prostu opracowując plan mamy wytyczne konserwatora po pierwsze. Po drugie, wojewódzki konserwator zabytków na koniec uzgadnia ten plan, bo wytyczne opracował miejski, ale wojewódzkie uzgadnia, co oznacza, że działamy zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli Pan zgłasza jakieś niewłaściwe postępowania konserwatora, to te postępowania nie ma nic wspólnego z zapisami, z ustaleniami planu, o których dzisiaj mówimy. Także tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast to rozumiem, że również jest odpowiedź na uwagę Pana Radnego Prasa, Pietrusa, tak? Natomiast jeśli chodzi o Pana uwagę, pytanie Pana Stawowego, to oczywiście plan był opracowywany w czasie, kiedy jeszcze nie była podjęta kierunkowa uchwała przez Radę Miasta Krakowa co do ilości miejsc postajowych na poszczególne mieszkania czy też na usługi. Ponieważ gdybyśmy zastosowali dzisiaj te wskaźniki, które są podjęte w tej uchwale, musielibyśmy plan powtórzyć znowu procedurę planistyczną. Każde odwlekanie procedury planistycznej jest groźne dla tej przestrzeni, bo jak powiedziałam, są tam duże działania inwestorskie i chcielibyśmy teren ochronić. W konsekwencji tego w planie mamy większe wskaźniki, aniżeli wskaźniki na miejsc postojowych na mieszkanie,
aniżeli w przyjętym przez Państwa tej kierunkowej uchwale, mianowicie my mamy tu 1,5 miejsca na jedno mieszkanie, a nie 1,2. To oznacza, że chcąc zrealizować inwestycje, będzie trzeba takie właśnie wskaźniki, jakie mamy w tym planie, jeśli zostanie uchwalony, stosować. Dalej idąc, tam naprawdę w tym obszarze mamy niewielką ilość możliwość nadbudowy, czy rozbudowy, czy nawet obiektów nowych, szczególnie tu mówię o zabudowie jednorodzinnej. My nazywamy nadbudowa, bo tak zgodnie z prawem wszystkie działania, które dotyczą na przykład adaptacji strychu na cele mieszkalne, to mówimy, że to jest nadbudowa. A de facto, wykorzystując wskaźniki z planu, tam nie będzie można w większości robić nadbudów, tylko i wyłącznie będzie można robić adaptację strychu na cele na przykład mieszkaniowe, jak to się robi, załóżmy, że na strychu jest drugi poziom mieszkania poniżej. Tego typu działania w większości można stosować, ponieważ inne wskaźniki, czyli powierzchnia biologiczna, powierzchnia zabudowy nie dopuszczają tak naprawdę możliwości rozbudowy. Natomiast w zakresie usług, które pytał Pan Radny Stawowy, czyli czy można tam wybudować sklep o powierzchni do 2000 m2, można, jeśli pozostałe wskaźniki zostaną spełnione, to jest jedno miejsce, bodajże, nie pamiętam, bodajże U6 ma symbol, nie mylę się, U6 i w tym miejscu można wybudować taki sklep, jeśli pozostałe wskaźniki, czyli powierzchnia biologiczna, czy na ilość miejsc postojowych, jak również powierzchnia zabudowy zostanie spełniona. Natomiast generalnie nie jest to sklep wielkopowierzchniowy zgodnie z przepisami obowiązującymi, ponieważ powyżej 2000 metrów jest sklep wielkopowierzchniowy i zakaz, w planie jest zakaz lokalizowania sklepów wielkopowierzchniowych w tym obszarze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że lada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 27 listopada 2012 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 29 listopada 2012 roku, godzina 15.